Profesor Hilary Koprowski jest wynalazcą pierwszej na świecie szczepionki przeciwko wirusowi polio, który wywołuje chorobę Heinemedina. Szczepionkę testował sam na sobie. Po raz pierwszy szczepionka przeciwko polio została podana w 1950 roku, a pierwsze masowe szczepienia miały miejsce w roku 1958 w Kongo. Dzięki doustnej formie podawania w ciągu 6 tygodni zaszczepiono ponad 250 tysięcy dzieci i niemowląt. Jesienią 1959 roku rozpoczęto masowe szczepienia w Polsce, gdzie od kilku lat trwała epidemia choroby Heinemedina. Profesor Koprowski przekazał wtedy za darmo 9 milionów dawek dla polskich dzieci. Po tej akcji szczepień liczba zachorowań na Heinemedina spadła niemal do zera. Polio się zakaża drogą oddechową, więc było logicznie, że trzeba wytworzyć szczepionkę żywą, ale tą, którą można jeść. To była szczepionka przygotowana w mózgu rata, szczura bawełnianego. I nikt nie zażywał jeszcze mózgu szczura bawełnianego, który smakował jako żyto, obrzydliwy tran. No i wtedy myśmy się tym interesowali, czy to może dać jakieś powikłania, ale nie dał żadnych. Potem, prawda, to już zaczęło być możliwość używania szczepionki na całym świecie. Potem jak zaszczyknąłem, nikogo nie zaszczyknąłem, jak kazałem połknąć szczepionkę pierwszemu dziecku, to było w 1950 roku. I w tym czasie bardzo był duży sprzeciw. Bali się ludzie tej szczepionki, a to jest żywy wirus, także to trwało, zanim powoli zrozumieli, że to jest jednak bardzo ważny odczyn. Ale masowe szczepienia, jak mówimy, to się zaczęły dopiero w końcu lat 50. i w Polsce na początku 60. Hilary Koprowski od lat mieszka w USA. Opublikował ponad 850 prac naukowych. Przez wiele lat kierował Instytutem Wistara w Filadelfii. Teraz jest dyrektorem Instytutu Biotechnologii i Zaawansowanej Medycyny Molekularnej oraz Centrum Neurowirusologii na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w Filadelfii. Założył Fundację imienia Koprowskich, która wspiera rozwój polskiej nauki. Fundacja Koprowskich została na początku założona po to, żeby, prawda, zapobiec ucieczce dobrych mózgów Polski i żeby nie żyli na iluzji Polacy młodzi, którzy chcą wyjechać, że wszystko jest cacy za granicą, wszystko jest źle w kraju. Można za granicą mieć sukces, ale można skończyć na pracy na budowaniu dróg zamiast pracy naukowej. A znowu tutaj można zużyć, prawda, większe odczynniki i wszystkie inne chemikalia przez to, jak się rozumie, co należy robić. I na tym rozpoczęła się fundacja, ale fundacja musi mieć podpór i my chcemy stworzyć z fundacji również ośrodek szczepionek w roślinach, szczepionek i surowiec w roślinach, żeby tu były tworzone. Hilary Koprowski urodził się w Warszawie 5 grudnia 1916 roku. Polska jest jeszcze w tym okresie pod rozbiorami. Jej część, Królestwo Polskie, a w nim Mazowsze i Celestynów, podlega władzy carskiej. Hilary, jedyne dziecko małżeństwa Pawła i Soni Koprowskich, kształci się już w niepodległej Rzeczypospolitej. Jego dom rodzinny w Śródmieściu Warszawy zniszczyli Niemcy w czasie II wojny światowej. Teraz stoi tam Pałac Kultury, podarunek Stalina dla polskich komunistów. Jeszcze przed wojną Koprowscy kupili letnią posiadłość w Celestynowie koło Otwocka. Profesor Koprowski wspomina, że po zakończeniu gimnazjum rodzice pozwolili mu urządzić bal dla kolegów w celestynowskim domu. Hilary Koprowski przyjechał wtedy z Warszawy koleją, a przy stacji w Celestynowie czekała na niego bryczka. Wspomina potężne sosny, las i staw, do którego latem chodził, by z beczki przynieść kwaszone ogórki. Tu zastała całą rodzinę II wojna światowa. Stąd wyjechali w świat, uciekając przed Niemcami. W swej autobiografii Wygrać każdy dzień profesor Hilary Koprowski tak wspomina młodość.
Urodziłem się w Polsce, wychowałem w Warszawie. Jestem człowiekiem bez korzeni. Nie ma domu, w którym się urodziłem, nie ma mojego miasta. Warszawę, jaką pamiętam, sprzed wojny zburzono. A przecież nigdy nie zerwałem kontaktów z Polską. Ten kraj zbyt wiele dla mnie znaczy. Polsce zawdzięczam mój intelektualny i emocjonalny rozwój. Na swojej rodzinnej ziemi. To było jego marzenie. Podczas pierwszej wizyty po wojnie w Polsce w 1958 roku Hilary i Irena Koprowscy przyjeżdżają do Celestynowa. Powracają tu z wizytą 30 lat później, w 1988 roku. Ich dom zajęty jest przez lokatorów. Podczas wojny i później mieszkali w nim nauczyciele. Dom służył też za internat dla dziewcząt. Nigdy nie był gruntownie odremontowany. Popadał w ruinę. Lokatorzy wyprowadzili się. Pałacyk zburzono zgodnie z decyzją wójta i Rady Gminy Celestynów w kadencji 2002-2006. Po raz pierwszy na zaproszenie władz gminy profesor Hilary Koprowski odwiedził Celestynów 25 maja 2007 roku. Został wtedy honorowym obywatelem Celestynowa. Zimą 2010 roku, 28 stycznia, profesor Koprowski ponownie przyjechał do Celestynowa. Zanim trafił na spotkanie z młodzieżą w szkole podstawowej, zatrzymał się w urzędzie gminy, gdzie rozmawiał o odbudowie pałacyku Koprowskich. W tym celu zostało powołane Stowarzyszenie Koprówka. Kochany Hilary, chcemy, żebyś tu stanął na tle, żeby ta Koprówka była i ty sam jeden, bo ty jesteś ważny. Do stowarzyszenia wstąpili ludzie nauki z Polski i z zagranicy oraz mieszkańcy Celestynowa. Pracą stowarzyszenia przewodzą profesorowie Tomasz Borecki i Marek Niemiałtowski z warszawskiej SGGW, Iza Filipowicz-Żaroń, sołtys Celestynowa, Janina Skrzypiec-Nowak, dyrektor szkoły podstawowej w Celestynowie. Witam wszystkich zgromadzonych, a szczególnie witam naszego honorowego obywatela gminy Celestynów. Pan profesor Hilary Koprowski jest jednym z trzech honorowych obywateli gminy Celestynów, także bardzo mi miło powitać pana profesora, tym bardziej, że na stałe pan mieszka troszeczkę parę tysięcy kilometrów od nas, także że doceniamy to bardzo w szerokim zakresie, że znajduje pan czas, żeby swoje rodzinne strony, swoje jakby to powiedzieć, drugą gminę odwiedzać. Ja nie pamiętam, który z pisarzy napisał kiedyś książkę Ezra, kiedy będę zbyt mały. Zdaje się to Korczak. I to jest zaprzydowna książka. On właśnie pisze, jak to było przyjemnie. Dziwo znasz, jak przyjemnie było wrócić, prawda, do tego czasu, kiedy rodzice żyli, to pierwsza linia okopów, bo oni byli, a nie ty. I widziałeś, gdzieś przyszedł, gdzie się umieszczał, nie żyli, kupowali. Tak samo jak ja przychodzę tutaj w cieni, widzę jeszcze tutaj potrzebę. Powołaliśmy Stowarzyszenie Koprówka, które to stowarzyszenie rozpoczyna tą swoją działalność. Nie wszystko, co było Koprówką w sensie powierzchni, uda się w jakiś sposób zagospodarować. To będzie tylko część. Ale na pewno ten dom, który ja miałem przyjemność już oglądać na fotografii, na pewno postaramy się i zrobimy wszystko, żeby go odbudować. Jesteśmy dumni z pana profesora, z pana dokonań, z pana wiedzy, z pana działalności, z tego wszystkiego, co pan zrobił. I chcielibyśmy cząstkę pana i dzisiaj, i kiedyś po latach, żeby ta cząstka pana została tutaj. Bo zobaczymy, co będziemy mogli zrobić, z kim połączymy siły, bo tworzymy to dopiero, żeby doprowadzić do szczęśliwego finału, żeby to się stało szybko, żeby pan profesor jeszcze w jednym z tych pokoików, które tam będą, mógł zamasować, jak pan przyjedzie ze swoimi wnukami i poczuć się tak szczęśliwy, jak pan był, jak pan przyjeżdżał tu jako młodzieniec czy mały syneczek. Chcielibyśmy, panie profesorze, żeby ta Koprówka była też miejscem do pielęgnowania, upowszechniania tradycji i pamiątek i historii rodu Koprowskich i rodziny Koprowskich. Dlatego, że to miałoby taki sens bardzo z jednej strony
upamiętnienia historii, ale z drugiej bardzo edukacyjnie dla mieszkańców tej gminy, ale mieszkańców też okolicy Warszawy. Poprowski zrobił w swoim życiu bardzo wiele i trzeba być dumnym z tego, ale żeby być, to trzeba o tym po prostu wiedzieć. Miałam spotkanie tutaj z młodzieżą, z dziećmi. Wyszliśmy na zewnątrz, a miałam przyjemność poznania i pani dyrektor szkoły, gdzie w Jeńcu na fenomenalnym zimowisku. Bo ja bym się tutaj nie znalazła, była piękna wtedy już lato. I tak rozmawialiśmy. I w pewnym momencie zauważyłam jakieś jeszcze fragmenty kamieni i pytam się, tu chyba coś kiedyś było. A na to właśnie Iza mówi, tak, mówi, tu, bo tu mieszka mi Koprowski. Ja mówię, to jest ziemia Koprowskiego. A mówią, tak. Ja wtedy podeszłam bliżej, uklękłam i ucałowałam mnie ziemię. A ty się pytasz, Iza, dlaczego ty to robisz? Ja mówię, bo po tej ziemi chodził Koprowski, który uratował dzieci całego świata od potwornej choroby. A w 1947 roku za darmo przysłał miliony szczepionek wszystkie dzieci. I dlatego wasze dzieci, nasze dzieci były zdrowe. My byśmy chcieli wiedzieć tak, park wiadomo dla dzieci. Jak pan profesor w kilku zdaniach by widział środek tego domu i pójdźmy już do szkoły, bo tam żeby pana... Środek domu, to już powiedziałem, to chciałbym wiedzieć, ja to nazywam memorabilia. Ale to zasadniczo jest takie małe muzeum z moich poczynań z Polską, prawda, jak to można nazwać. A tych jest dużo, bo ja jestem tu rodzony. I również jedna rzecz zupełnie prywatna, jeżeli ja mógł mieć jeden pokoik, jedno łóżko, także mógł jak tu przyjechać, czasami być, zamieszkać, tutaj zamiast Wałęsa ciepło hotela. Tak? Panie, będziecie zdjęcie zrobić. Kolego dziennikarzu. Zdjęcie zrobimy. A dziękuję za ten materiał. Tak, bo to jest ładnie, ładnie tło. Panie, się zatrzymaj to tak. Dobrze, będę trzymać. Panie, proszę zobaczyć. Chodźcie tutaj. Tak, ja sobie... Najważniejsze pośród nich to przyjaźń i umiejętność dawania.
Panie Słoneczniki, malutki obrazek, żeby był pan, nie musi, nie możemy dużego, bo do Stanów to tam jest dużo nieczyn, nie można brać bagażu. To ma pamiętnik wszystkiego, że nie może być na pamiętnik. Na latem jedno miejsce, w którym czuję się jak mały chłopak, swobodny, bezstroczny, pod ochroną rodziców, to jest tu spędziłem tyle czasu, że jak ja tu przyjeżdżam, mi się wszystko mąci, jak wiemy, że to są takie czasy. Także dla mnie, a zobaczenie dzieci, a ja w wieku tutaj, to jest wielka przyjemność. Wam bardzo dziękuję, żeście przyszli tutaj, że mogłem was zobaczyć. I dziękuję wszystkim za to przyjęcie. Bardzo dziękuję, dzięki wszystkim.